Uwaga! Materiał zawiera treści, które mogą zostać uznane za spoilery dotyczące gry Cyberpunk 2077. Arasaka to fikcyjna megakorporacja, będąca jedną z najbardziej wpływowych organizacji wewnątrz świata gry Cyberpunk 2077. Specjalizuje się m.in. w kompleksowej ochronie ludzi i imienia, cybernetyce, a także usługach bankowych. O produkty tego technologicznego giganta zabiega wiele firm ochroniarskich i oddziałów policji z całego świata. Znana jest ze swojej dyskrecji, a wiele organizacji powierza japońskiej korporacji opiekę nad swoimi aktywami. Posiada też jedną z największych prywatnych armii, a jej żołnierze wzbudzają zasłużony respekt na całym świecie. Zarząd firmy nie przebiera w środkach, gdy interesy firmy wydają się być zagrożone, a wielu żołnierzy Arasaki jest gotowych oddać życie w służbie korporacji. Mimo licznych doniesień dotyczących nieetycznych praktyk biznesowych, korporacja od wielu lat utrzymuje zaszczytne miano lidera w obszarach swojej działalności. Rozdział pierwszy. Początki. Korzenie japońskiego giganta sięgają początków XX wieku. Firma ta została założona w 1915 roku w Tokio przez Sasai Arasakę, ambitnego biznesmena specjalizującego się w przemyśle ciężkim. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku, Arasaka posiadała już sieć fabryk na terenie całej Japonii. Pozwoliło jej to uzyskać niezwykle lukratywny kontrakt na produkcję zaopatrzenia dla japońskiej armii cesarskiej. Mimo fanatycznego wręcz oddania japońskich żołnierzy w trakcie wojny, Sasai Arasaka przewidywał, że jego kraj jednak nie wyjdzie z tej wojny zwycięsko. Jeszcze przed kapitulacją Japonii, w sierpniu 1945 roku, otworzył on kilka zagranicznych oddziałów Arasaki i z ich pomocą potajemnie ulokował pieniądze firmy na zagranicznych kontach bankowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo zdołało uchronić się przed fatalnym w skutkach powojennym kryzysem gospodarczym, który rozłożył na łopatki całą japońską gospodarkę. Po wojnie, aż do lat 60., Arasaka pozostawała stosunkowo małą firmą, jednak zdołała już zaznaczyć swoją pozycję w handlu międzynarodowym. Jej założyciel zaczął też stopniowo sprowadzać majątek firmy z powrotem do kraju, budując podwaliny pod jej ponowną ekspansję. Sasai Arasaka pozostał pierwszym prezesem korporacji aż do swojej śmierci w 1960 roku. Rozdział 2 Saburo Arasaka. W roku 1960 na fotelu prezesa zasiada jedyny syn jej założyciela, 40-letni wówczas Saburo Arasaka. Otwiera on zupełnie nowy rozdział w historii japońskiej korporacji, czyniąc ją globalnym liderem. Aby jednak lepiej poznać sylwetkę i co najważniejsze, motywację nowego szefa firmy, musimy ponownie cofnąć się do okresu II wojny światowej. Młody Saburo dorastał w rodzinnej posiadłości Arasaka na obrzeżach Tokio. Już od najmłodszych lat aktywnie wspierał biznes ojca, mając zadatki na niezwykle wprawnego menedżera. Wybuch wojny przerywa jednak jego dobrze zapowiadającą się karierę. Saburo zaciąga się do cesarskiej marynarki wojennej i szybko daje się poznać jako niezwykle utalentowany pilot. W wieku 23 lat awansuje do stopnia porucznika i ma już na koncie 20 potwierdzonych zestrzeleń. W 1942 roku, podczas powietrznych walk o w wskutek amerykańskiego ostrzału myśliwiec Saburo ulega uszkodzeniu. Odłamki uszkodzonej wówczas kabiny pilota dotkliwie ranią Saburo. Mimo chwilowej utraty przytomności po zranieniu, młody pilot zdołał odzyskać kontrolę nad pikującym samolotem i powrócić do japońskiej bazy. W wyniku odniesionych obrażeń traci lewe oko oraz władzę w lewej ręce. Upokorzony Saburo zostaje odesłany z frontu do rodzinnego domu, przeżywa wówczas załamanie, uważa śmierć w bitwie za znacznie lepszy los niż dalszy żywot jako kaleka, zostaje skazany na bycie biernym obserwatorem klęski swojego ukochanego kraju w wojnie z Amerykanami. Gdy ówczesny cesarz Japonii podpisuje akt bezwarunkowej kapitulacji, Saburo jest bliski targnięcia się na swoje życie. Doznaje jednak oliśnienia i zakłada, że nawet jeśli Japonia zawiodła na polu militarnym, może odrodzić się jako potęga gospodarcza. Od tamtej pory Saburo bez reszty oddaje się pracy. Sukcesywnie poszerza też swoją wiedzę z zakresu historii czy polityki. Nie chce być wyłącznie godnym następcą swojego ojca. Pragnie przywrócić Japonii jej dawną chwałę i wierzy, że gospodarcza ekspansja Arasaki pomoże mu pośrednio przejąć władzę nad światem. Prawdopodobnie nigdy też nie zapomniał o upokorzeniu, którego doświadczył jego naród ze strony Amerykanów. Jak sam bowiem powiedział. Gardzę Ameryką. Rzucę ich na kolana, dając im wszystko, czego zapragną, aż w końcu zdławią ich brakiem niezależności. Sprzedam im łańcuch, którym sami się zniewolą. Rozdział trzeci. Rodzina Arasaka. Saburo Arasaka był tak pochłonięty rozwojem swojego korporacyjnego imperium, że wyjątkowo późno zdecydował się założyć rodzinę. Do roku 2077 był jednak trzykrotnie żonaty i doczekał się trójki potomstwa. W roku 1980 na świat przychodzi jego pierwszy syn, Kei. Był on owocem pierwszego małżeństwa Saburo z Naomi Arasaką. Następnie w 1995 roku przychodzi na świat jego drugi syn, Yorinobu, zaś w roku 1999 pierwsza i jedyna córka Hanako. Matką zarówno Yorinobu, jak i Hanako była trzecia żona Saburo, Michiko Arasaka, która zmarła w wyniku komplikacji poporodowych niedługo po narodzinach swojej córki. W 1997 roku Kei Arasaka, czyli pierwszy syn Saburo, przejmuje stery w firmie i staje się nowym CEO japońskiej korporacji. Podzielał on ideały swojego ojca, a w swoich działaniach był zimny i wyrachowany. Tajemnicą Poliszynela był jednak fakt, że pozostawał on marionetką w rękach ojca, który dalej zarządzał korporacją z Zakulis. W 2023 roku, gdy Arasaka ponosi dotkliwą klęskę w czwartej wojnie korporacyjnej, Kei Arasaka, pragnąc zachować honor, popełnia samobójstwo. Pomimo tego, że Saburo dalej niepodzielnie rządzi firmą, za sprawą jego potomków w Arasace wykształciły się trzy wewnętrzne frakcje. Rywalizują one ze sobą w ramach korporacyjnej struktury. Pierwszą z nich jest Kiji, formacja której przewodzi Hanako Arasaka. Jest to wyjątkowo konserwatywne ugrupowanie pragnące dalszej ekspansji firmy zgodnie z ideałami jej cesarza, jak również zwykło się tytułować Saburo Arasaka. Drugiej frakcji, zwanej Taka, przewodzi Jorinobu Arasaka. To renegaci pragnący odejść od obecnego status quo. Tajemnicą poliszynela jest ich chęć pozbawienia Saburo władzy nad korporacją. Ostatnim i zarazem najmniejszym ugrupowaniem jest frakcja Hato, na której czele stoi Michiko Arasaka, córka Keia oraz wnuczka Saburo Arasaki. To wyjątkowo liberalne skrzydło korporacji, jednoczące osoby domagające się głębszych reform wewnątrz samej organizacji. Jego członkowie mają niebywały talent do zjednywania sobie znanych osób ze świata polityki czy mediów. Rozdział 4. Główne filary korporacji. Do roku 2077 Arasaka pozostaje korporacją posiadającą niezwykle zdywersyfikowane portfolio produktów i usług. Trudno wskazać jeden konkretny obszar jej działalności, gdyż japoński gigant jest obecny w wielu obszarach codziennego życia. Niemniej dywizją, która wyróżnia się na tle pozostałych, jest Arasaka Security. Słynie ona z odzianych w czerni agentów zatrudnianych przez najbardziej wpływowych ludzi i firmy na całym świecie. Logo Arasaki można także dostrzec na komputerach czy wielu sprzętach wykorzystywanych przez pomniejsze firmy ochroniarskie. Powszechnie wiadomo, że Arasaka Security to najlepszy sposób ochrony majątku danej osoby lub jej samej. Korporacja posiada w swojej ofercie także szeroką gamę cybernetycznych wszczepów oraz związanego z nimi oprogramowania. Są cenione za swoją wydajność i niezawodność. Arasaka projektuje i sprzedaje wszczepy przeznaczone na rynek konsumencki oraz dla użytkowników profesjonalnych, jeśli można to tak określić. Ostrza modliszki i ramiona goryla to jedne z najbardziej rozpoznawalnych produktów Arasaki z tego segmentu. Co ciekawe, srebrna ręka John'ego Silverhanda, zaciekłego wroga japońskiej korporacji, również była ich dziełem. Ostatnim z głównych filarów korporacji pozostaje bankowość. Bank Arasaka został założony jeszcze w latach 60. przez Saburo Arasakę, który wykorzystał do tego swoje kontakty w japońskim rządzie oraz część fortuny zgromadzonej jeszcze podczas wojny przez jego ojca. Bank Arasaka słynie ze swojej dyskrecji i specjalizuje się w obsłudze rachunków korporacyjnych. Instytucja jednak prowadzi także konta osobiste dla bardzo wąskiej grupy wpływowych osób rodziny Arasaka, zamożnych biznesmenów, a także polityków i celebrytów z całego świata. Rozdział 5 Secure Your Soul, czyli największe osiągnięcie technologiczne Arasaki Jednym z największych osiągnięć przypisywanych Arasace jest stworzenie programu Secure Your Soul. Umożliwia on przeniesienie ludzkiej świadomości do formy cyfrowego konstruktu. Utworzenie swego rodzaju cyfrowego awatara ma dawać ludziom namiastkę nieśmiertelności. Cyfrowe konstrukty ludzkiej świadomości są przechowywane w zaprojektowanych przez Arasakę biochipach zwanych relik. Jak nie trudno się domyślić, na tego typu usługę stać jedynie wąskie grono najbogatszych. I nawet jeśli cyfrowa reprezentacja danej osoby wciąż pozostaje daleka od swojej fizycznej formy, ludzie płacą bajońskie sumy, by zapisać się do tego programu. Sami członkowie rodziny Arasaka z pomocą programu regularnie tworzą cyfrowe kopie swoich świadomości. Projekt ten budzi naturalnie uzasadnione wątpliwości natury etycznej. W kuluarach mówi się także, że korporacja w tajemnicy przed swoimi klientami trzyma pod kluczem dodatkowe kopie znanych osobistości ze świata polityki czy show biznesu. Niewykluczone, że może także wprowadzać subtelne modyfikacje dotyczące ich cyfrowych osobowości. Secure Your Soul powstał na bazie skradzionego programu Soul Killer stworzonego przez Alt Cunningham, najsłynniejszą netranerkę w Night City. Soul Killer to niezwykle potężny i niebezpieczny wirus. Za jego pomocą możliwe jest utworzenie cyfrowej kopii umysłu netranera. Gdy kopia zostanie utworzona, wirus usuwa oryginalną świadomość swojej ofiary, pozostawiając jej biologiczne ciało w stanie wegetatywnym. Program ten są w stanie obsłużyć wyłącznie komputery typu mainframe, dysponujące ogromną mocą obliczeniową. Do roku 2077 powstały dwie wersje biochipów Relic. Relikt w wersji 1 był przeznaczony na rynek konsumencki. Daje on najbogatszym namiastkę nieśmiertelności i dalszą możliwość kontaktu ze światem, natomiast ich najbliższym możliwość ponownego kontaktu ze zmarłą osobą. Biochip ten posiada jednak jedno zasadnicze ograniczenie. Ludzka świadomość zapisana na urządzeniu nie może zostać przeniesiona do nowego ciała, choćby syntetycznego. Jej cyfrowy konstrukt na zawsze pozostaje uwięziony w chipie, do którego został przypisany. Tę niedogodność rozwiązał relik w wersji 2.0, zarezerwowany wyłącznie dla celów korporacyjnych i niedostępny w powszechnej sprzedaży. Jest to ściśle tajny projekt nadzorowany przez samego Saburo Arasakę. Jak się już zapewne domyślacie, Relic w wersji 2.0 umożliwia przeniesienie zapisanego na nim cyfrowego konstruktu do nowego, organicznego ciała. Cyfrowy konstrukt, znajdujący się na biochipie i zainstalowany w nowym ciele, zaczyna stopniowo przejmować wszystkie funkcje motoryczne i poznawcze gospodarza. Pierwotna osobowość dawcy zostaje niejako nadpisana przez cyfrowy konstrukt, znajdujący się na biochipie. Do roku 2077 projekt ten nie wychodzi jednak z fazy testów. Każdy z cyfrowych konstruktów przeniesionych do nowego ciała zmagał się bowiem z szeregiem silnych zaburzeń emocjonalnych. Możemy w tym miejscu zadawać sobie czysto filozoficzne pytanie, czy cyfrowy konstrukt świadomości zapisany na biochipie to dalej ta sama żyjąca osoba? Faktem jest jednak to, że ogromna większość mieszkańców Night City uważa, że Relik może dać im nieśmiertelność. Sam Jorinobu Arasaka, spiskując przeciwko ojcu, sabotował projekt Reliktu 2.0, by uniemożliwić ojcu potencjalne zmartwychwstanie. Już te dwie rzeczy sprawiają, że idea cyfrowego konstruktu osobowości jest traktowana w tym świecie niezwykle poważnie. Rozdział 6. Arasaka w roku 2077. W roku 2077 Arasaka pozostaje jedną z największych i najbardziej wpływowych korporacji w świecie mrocznej przyszłości. Na jej czele w dalszym ciągu stoi cesarz Saburo Arasaka, który liczy już sobie 158 lat. Jedna z głównych siedzib megakorporacji znajduje się właśnie w Night City, gdzie toczy się akcja gry Cyberpunk 2077. A zaczynając grę jako korpo, wcielimy się w pracownika kontrwywiadu japońskiego giganta. Niezależnie jednak od ścieżki, którą obierzecie w grze, Arasaka odgrywa dość znaczącą rolę w fabule Cyberpunk 2077. Więc nawet jeśli jeszcze nie graliście w ten tytuł, wasze drogi i tak się z czasem skrzyżują. To już koniec skróconej historii korporacji Arasaka. W przyszłości chciałbym właśnie realizować więcej tego typu materiałów, skupiających się na lore i historii świata danej gry. Jestem ogromnie ciekaw tego, co sądzicie o takich omówieniach, więc gorąco zachęcam was do podzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. Mam już w planach omówienie kolejnych rzeczy związanych ze światem cyberpunka. Także jeśli jeszcze tego nie robicie, gorąco zachęcam do subskrybowania tego kanału. Ja nazywam się Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.